każdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Miłość każda jest jak lek na kłopoty i zmartwienie. Póki czas, poznaj jej smak, bo żyje się raz. Raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś odwiedzamy hodowlę z oddziału Wrocław, a mianowicie jesteśmy u hodowców Piotra i Władysława Kowalewskich. Witamy wszystkich hodowców. My również witamy. Dobry. Na początku porozmawiamy sobie o tym, jak hodowla wasza się zaczęła, jak zaczęliście się interesować gołębiami. Pan powiedział mi, że hoduje gołębie 59 lat. Mam gołębie. 59 lat mam gołębie. Dokładnie. I po prostu ta liczba mnie zafascynowała i chciałbym się dowiedzieć, jak to się rozpoczęło. No, rozpoczęło się w ten sposób, że pierwsze gołębie to wiadomo, jak to kiedyś na wsi było, bo człowiek ze wsi pochodzi. Były takie gołębie. Interesowały mnie kolorowe gołębie po prostu, może przez to, że wizualnie człowiek patrzył. No to przywiózł mi najpierw wujek, który tam mieszkał z nami jeszcze w Domosławie, bo ja stąd nie pochodzę, tylko z Domosławia. I przywiózł mi dwie pary gołębi. Jedną parę to były tak zwane wywrotki, czerwone z białymi nutami, i drugą parę przywiózł mi krymki. Czarne krymki, jak ja to mówię, że z czarnymi główkami, z czarnymi ogonami. Ale te gołąbki tam ojciec, oczywiście ja tam nie byłem w stanie nic jeszcze zrobić, to trzymaliśmy je w stajni i tam, gdzie koń stał. No i te dwie pary miałem tych gołębi, później mi jeszcze wujek przywiózł winerki, parę winerków, ale to tak z biegiem czasu, mając chyba 7 lat, pojechałem na wakacje pierwsze w Krakowskie, od stamtąd moja rodzina pochodzi, no i za to, że pilnowałem, pomagałem wujkowi pilnować krów, jak to mówi, przy wypasie, to mówi, będziesz jechał do Wrocławia, to ja ci dam gołębia i dał mi czerwonego pocztowego samca. Aha. I ten samiec u mnie był, a w międzyczasie już lęgły te krymki, te wywrotki. No i przyjechało dwóch kolegów takich z tego, z Bielan, tu niedalekich, i oni by chcieli parę wywrotków, wiesz, to mój, damy ci parę szymli pocztowych. No to już, ale ojciec ze wschodu pochodził, on tam też te gołębie miał, no to pierwsze co, to raz pióra powyrywał, wiadomo, żeby nie uciekły, nie? Wyrywał raz, drugi raz i te gołębie zostały. I po jakimś czasie te gołębie uciekły i poszły z powrotem do Bielan, no, ale tamten je chciał na siłę trzymać, one wróciły do mnie i też pocztowe gołębie zostały. I tak miałem tych rasowych, jak to my, krymki, wywrotki, tam garłacze miałem, tam rysie miałem. No i było tych parę pocztowych, ale zawsze mnie pocztowe interesowały, a zwłaszcza ich obrączki. Jak widziałem gołębia z obrączką, to byłem chory do romansu. No ale w tym czasie człowiek dorastał, więc nie było za bardzo gdzie te gołębniki w stajniach, tam były klatki porobione, ojciec zrobił, później już sam robiłem te klatki.
No i coraz więcej tego było, mama krzyczała, bo to wszystko, wiesz, krowy opaskudzone, konie opaskudzone, jak to gołębie. No to zrobimy gołębie, taki był, taka ubikacja była postawiona w środku podwórka, to do tego dwa pale, wiesz, i zrobiłem obok taki gołębik 1,5 na 3 metry, to już wiesz, ale gdzie ty gołębie, do tego jeszcze doprowadziłem jeszcze takie gołębie jak srebrniaki, jak te no różne z tych bociany, nieboczane, to wszystko. I to wszystko się kisiło aż do tego czasu, jak już poszedłem do wojska. Przyszedłem z wojska i złapałem, już tych moich tam trochę było, złapałem takiego DDR-a, jeszcze na metalowej obrączce, to był derb. O, no coś fajnego, 4 dni przy kominie siedział, nie chciał zlecieć pierun, wiesz, a uszkodzony był i w końcu zleciał do tych moich gołębi. No ale te już się pomału pozbywałem, zostawały te pocztowe, już pocztowe, bo to obrączkowane, bo obrączkowane i tak dalej, nie? I doszło do tego, że już wiesz, do ślubu i tak dalej, nie miałem czasu ich tego przypilnować. Przychodzę, kuchnia, po ślubie, tu wesele było, to tam przychodzę i tych gołębi coraz mniej. Sąsiad mnie łapał i urosł je. To już się tak zdenerwował, że załadowałem te gołębie wszystkie, zostawiłem ten derp, oczywiście uciekł. Załadowałem, zostawiłem jednego Czecha, którego przywiozłem też od wujka z Krakowa, wiesz? Jako młodego w 78 roku czy 9 go przywiozłem. O kurde. No i tylko tego Czecha zostawiłem, a resztę wszystko na plac i sprzedałem za grosze. Za wszystko, żeby się pozbyć tego. Został jeden dom tylko. No ale brat mój też już trochę dorastał, Janusz Kowalewski, on jest taki nasz czwarty hodowca. Rozumiesz? I mój tata, to Władek, weźmiemy coś, wykombinujemy, to kupiliśmy to jakieś gołębie tam, jakieś gołębie, ale cały czas już patrzymy na obruczkowane gołębie, wiesz, i te gołębie żeśmy tam mieli. Jeszcze do związku się nie zapisywałem, bo nie było jak, bo to budowa, bo to, bo tamto. Cały czas człowiek był zajęty. Lubię i dopóki będę żył, będą gołębie u mnie, to jest ten. I w pewnym momencie doszło do tego, że już miałem tych z pocztowych, niby obrączkowanych, co się złapało, gdzieś tam kupiło od kogo. Uchowałem chyba 70 młodych i kolega tam z kobiety, z której już należał do związku, mi to dawaj, damy je na ląd. No i załadowałem chyba z 50 parę na ten lot, kuchnia wróciło 4 czy 5, już nie pamiętam. Szok, normalnie szok, przyjechałem, jeszcze Piotrka nie było na świecie wtedy. I mówię, no kurde, szok normalnie, w Piotrek się tego, zdołożyłem tę resztę, wiesz, no i wszystkich po lotach, po dwóch lotach zostało 11. I po lotach, nie ma o czym gadać, wybudowałem dom, tu miałem taki gołębnik na palach, postawiłem ten gołębnik. No i miałem dalej te gołębie, cały miesiąc woziłem z domostwa, przywoziłem, co je otworzę, to one tam, to je... Aż przywiozłem, zostały, nie? Zostały, w końcu chyba z nudów zostały, wiesz? No i Piotrek urodził się w 90 roku i ja pojechałem pierwszy raz do Niemiec, do roboty, rozumiesz? No i tam co, jak tam zacząłem języka już łapać dobrze tego i z tym Niemcem, co u niego robimy, mówię, słuchaj, ja kogoś poznał, kto gołębie trzyma. On najpierw mówi, że nie ma nikogo, później mu się przypomnieć, że jego kolega trzyma gołębie. To nazywa się gość Manfred von Stiphoft. I tam u niego ten gołębnik z bratem, że chcieliśmy najpierw, bo on już miał gołębniki u ojca, ale chciał u siebie, bo on mieszka w miasteczku Hubert, wiesz, i tam chciał mieć te gołębie swoje, nie? Tośmy mu fundamenty wlali pod gołębnik, to wszystko, żeśmy tam robili. I ja mówię do niego, Manfred, jakby jechał do Polski, to byś mi dał parę, czy sprzedał parę gołębi. On nie ma z czego, nie? No ale w końcu przywiózł mi 7 gołębi, tam do tego Hanesa przywiozłem to. I w 93 roku znowu tam pojechałem, bo tam inne roboty mu tam robiłem, budowlane i tak dalej. I już te gołębie tam miał w tym swoich rozpłodzie, a jego żona przyszła, jak nie masz nic, chodź Władek do gołębnika, z których chcesz, a tam miał chyba 40 par w rozpłodzie, które od ojca wziąłeś, już latały jego gołębie, ale te, ja mówię, potyk i przywiozłem jeszcze 11, tych 7, 11, tych moich kilka miałem, to te swoje zaraz usunąłem i zacząłem, to od 90, jak już się Piotruś urodził, w 90 roku, w 93 roku, tylko że on jak się urodził 2 lata, to już w gębniku był. To nie było prawa, on tu miał pokój z tej strony. Jak tylko ja światło świeciłem, to on już ze mną do gębnika. I cały czas w gębniku, jego nic nie interesowało, tylko gołębie. Piłka nożna i gołębie, nie? I to widać było po nim, on się nie bał gołębi, on je lubił, on przychodził do nich i tak dalej. No i zaczęliśmy lecieć. W 94 roku byłem wicemistrzem oddziału Sobótka na młode gołębie, gdzie te gołębie, które u siebie już uchowałem, dużo ich ginęło, ale te, co zostawały, to leciały. I wyobraź sobie, że od 90 roku do 2000 roku nie wprowadziłem żadnego gołębia obcego do gołębnika. Cały czas tymi gołębiami. Miałem ich... To był taki rozpód latający, wiesz, te DV-y siedziały w gołębniku, gołębnik pojechałem specjalnie zarobić na gołębnik. Postawiłem sam gołębnik, żona pomagała, żeby to zrobić wszystko, nie? Nic innego. I
Tylko co się zaczęło? One do bardzo dobrze leciały, bo do bardzo dobre gołębie to był Jansen, Van Roy i Arden, rozumiem. Aha, i ja je kojarzyłem, wiesz, coraz bliżej. I one za blisko. Za blisko i zaczęły się robić słabsze i bardziej podatne na choroby już, wiesz? No i rad nie rad, tutaj żaden kolega nie chciał się przytulić do mnie, żeby tam coś, kuchnia, dać jakiegoś gołębie, żeby coś krew zmienić. Nie, kuchnia musisz sobie kupić, musisz kombinować i tak dalej, i tak dalej. To z synem przez kolegę. Już ten gościu nie żyje, ten hodowca, nie, jak on... Michaluk Jacek. Michaluk Jacek. Pojechali sobie, ja tam kupę pieniędzy wsadziłem w tej gołębi. To z tej gołębi, wyobraź sobie, z dwóch gołębi, że gołębi. To do dzisiaj no, to były wybitne gołębie. No, dwa się trafiły, no to i tak jest bardzo dużo. No, że... W którym roku to było? To był 2008 rok. Aha. To był 2008 rok. 2008 rok, tak. Ale co, myśmy te gołębie... Praktycznie zlikwidowali jednego samca, żeby strzelęcy zostawili, a tak zresztą wszystko tego. I dopiero Piotrek, jej, Piotrek do mnie mówi, to poznaliśmy się z Piotrusiem Knapem. Poznał się z Piotrusiem Knapem. Mówi, słuchaj, dwie pary gołębi trzeba będzie zabrać, jechać tam gdzieś, gdzie on tam mieszka, w Namysłowie, czy za Namysłowem, tam zabrać te dwie gołębi. Dobra, ja to gołębie były u ojca. Stąd odrzucę dwie pary, jakoś wsadzimy, dobra. Ale... Za 2-3 dni przyjdzie tato, to nie będzie dwie pary, będzie 6 par tych gołębi. No, problem był tego typu, że trzeba było pół rozpłodu wyrzucić, wiesz, bo tych gołębi się okazało 20. Tak, a tych gołębi przywiozłem 21 od niego. No i, i te gołębie z naszymi, z tymi najlepszymi, co tam z nich coś było, żeśmy zaczęli kojarzyć. I od tej pory zaczęliśmy lecieć. I Piotrek nam coraz nam jakieś gołębie. I coraz lepsze, coraz lepsze. To była dobra decyzja. Bardzo dobra. Ogólnie to była... no, na chwilę obecną to hodowla oparta jest na gołębiach. Tamtej... Siłą rzeczy, z biegiem czasu już wyleciały całkowicie z hodowli, nie, z obiegu. Nic nie ma z tamtej gołębi. Także... Można powiedzieć, że cała hodowla jest na tej gołębi. Tak, dokładnie. Od Piotrka Knapa na tym pierwszym rozpłodzie, później za 2 lata znowu Piotruś przywiózł te gołębie do nas. Tak. Za ten co 2-3 lata tam Piotruś nas zawsze coś tam wesprze i na tych gołębiach jest oparta. Wiadomo, dokładamy inne gołębie, są z dobrych hodowli, tak. Te z tych gołębi, które konkretnie lecą i... To mieszamy, a rozpód, no to mówię, to są gołębie w tej chwili Piotrka Knapa, nasze lotniki, które za sługi schodzą do tego rozpłodu i... No właśnie, tu istotna kwestia, że tak jak sobie rozmawialiśmy wcześniej, to bardzo dużo gołębi na rozpłodzie macie swoich lotników. No w tej chwili, to jest 50%, tak. Jest lotników już naszych gołębi, naszych sprawdzonych gołębi, które się sprawdzają, nie wszystkie przekazują... swoją, jak ja to mówię, wiedzę i wtedy nie wszystkie. Są takie, że nie chcą chować. Nie chcą mieć parę, nie chcą chować i one są u nas 2-3 lata i jak nie, z nich nie ma nic, to je likwidujemy, tak? Tak jest. A ale... te, co przekazują, to już przekazują, nie? Ale generalnie te gołębie, które macie tą swoją podstawę, jak u was wygląda właśnie wprowadzanie nowych gołębi do hodowli? Wszystkie nowe gołębie, które przywozimy, są krzyżowane z naszymi gołębiami. Wtedy jest 50% gołębi, które są jakby tu zadomowione, lecą. Jakaś tam podstawa, szansa jest, że to będzie wszystko ok. Krzyżujemy to i no i próbujemy. Koszt weryfikuje wszystko. To jest najlepszy selekcjoner, także. Dokładnie. Akurat, tak jak powiedziałeś, koszt to najlepszy selekcjoner i to mi się właśnie podoba, bo odkąd wjechałem na podwórko, bardzo żywą dyskusję toczyliśmy na temat lotów i tak dalej. Ja po prostu czułem, że tu czuć pasję do gołębi. To mi się najbardziej podoba. I chciałbym kontynuować jakby tą rozmowę odnośnie gołębi rozpłodowych i tak dalej, bo wy lotujecie metodą suchego wdowieństwa. Tak, dlatego rozpód musi być zbudowany. No właśnie. Jest to dużo gołębi przez to, że tylko z nich chowamy, ale mówię, to są nasze najlepsze lotniki, które schodzą do tego rozpłodu, ich dzieci bezpośrednio, tych lotników. I te gołębie, które przewozimy, są to gołębie od Piotka Knapa, są pojedyncze sztuki od pana Tadeusza i Witolda Mocarskich, czy od Marcina Kubicy mamy teraz te gołębki, od Tomka Kaczmarczyka i to są takie gołębie, które warto inwestować i krzyżować i coś się na pewno z tego urodzi. I dokładać do tych swoich. Dokładnie tak. A ja właśnie też zmierzałem do tego tematu, mówię, że się toczyła żywa dyskusja i tak dalej odnośnie lotów, bo mogę powiedzieć tylko tyle, że ewidentnie widać, że lubicie lotować. No bo to jest cały... To jest nasze życie, nie? Konik tym, tak. To po to człowiek trzyma też te gołębie, żeby nimi lotować. A lotować, no to jak robić coś, to robić albo dobrze, albo wcale. Dokładnie. Tak. I tutaj też chciałbym nawiązać do tematu suchego wdowieństwa, do tematu gołębi rocznych, bo generalnie krąży taka opinia, albo teoretycznie tak hodowcy wyrażają jakby swoją opinię odnośnie tej metody suchego wdowieństwa, że gołębie roczne się tutaj nie odnajdują. Odnajdują się, nie mają problemu z aklimatyzacją, że nic się tam nie dzieje. No, lecą tak samo jak stare. No, jeśli gołąb jest dobry, to on się obroni. No,
Nie ma innej możliwości. Ginęło, czy chowaliśmy młode kiedyś tam z 15 lat temu, ginęło tyle samo procentowo, co teraz. Teraz nawet mniej ginie, bo mówię, te stado gdzieś się tam wyselekcjonowało przez te wszystkie lata, że tych gołębi naprawdę ginie bardzo mało. To właśnie selekcja. Na pewno ważne słowo w hodowli. Jak u was wygląda generalnie selekcja i jeszcze odnośnie tych gołębi, które zostają do rozpłodu. Czyli pytanie, jakimi najstarszymi gołębiami lotujecie? Pięcioletnie gołębie to są już pojedyncze sztuki, które są na lotowym gołębniku. No tak, bo z tych młodych, no to mówię, co roku jednak coś tam odpadnie, trochę człowiek sam gdzieś tam musi jednak ten, bo gołębnik nie jest z gumy. No i jak jest po tych 5 latach jest tych 4, no 3, 4, 5, to już jest... Takich fajnych gołębi. Fajnych gołębi, dokładnie. To jest i tak bardzo dużo, także... A generalnie jak właśnie wygląda selekcja? To znaczy, na co może inaczej? Na co zwracacie uwagę podczas selekcji? No bo selekcja to jest jedyny warunek, to jest lista konkursowa. No, na podstawie tego się selekcjonuje według mnie gołębie, a nie rodowód, wygląd czy coś, bo nieraz gołąb niby nie ma tej budowy, a leci kapitalnie. No tak, ale załóżmy, macie taki sezon, gdzie zostało wam praktycznie 100 gołębi młodych po lotach. To już drugi, trzecie są takie. No właśnie, i mieliście około 120, więc praktycznie niecałe 20 gołębi zginęło. Jak teraz zrobić selekcję u takich młodych? To wybrać te z najlepszą ilością konkursów? Nie, zawsze. Ogólnie młodych gołębi się staram. Przez to mamy więcej tych gołębi na gołębniku lotowym, bo te młode jednak dostają tą szansę jeszcze jako roczne. Ten kredyt jakiś tam mają zaufania, nie? Chyba że no po prostu coś się nie sprawdziło, zostały jakieś tam pojedyncze gołębie, które po prostu usuwą całą rodzinę z gołębnika, ich tam nie ma, nie? Sposób. To wtedy i dla tych nie też ma, nie ma. Jak to się mówi, nie ma litości. Jak nie łapią się, to trzeba całą linię wysunąć, bo to nic z tego nie będzie. To gdzieś najczęściej są z jakichś tam nabytków, które gdzieś się tam nie sprawdziły, tak. no i tyle. Jak to mówią, litość to zbrodnie, nie? Nie. No niestety. Nie można w ten sposób podchodzić po prostu, one muszą zapracować, nasze gołębie muszą zapracować na to, żeby zostały. I wtedy jest rywalizacja między nimi, bo one wiedzą dobrze, że część musi odejść. No. No właśnie, a generalnie powiedzieliście, że macie hodowlę opartą w zasadzie na większości, a raczej dużej większości gołębi od Piotra Knapa. Tak. I teraz pytanie o takie najlepsze gołębie rozpłodowe, które gdzieś przez te lata jakby hodowli pokazały takie największe swoje zalety w rozpłodzie. Ogólnie nasza hodowla jest oparta praktycznie na 4-5 gołębiach, na takich 5 rodzinach. Są to 4 gołąbki od Piotra Knapa, bezpośrednio od niego. Taki ten, co ci wspominałem, Centek z 06 roku, gdzie jest bodajże 10 dzieci jeszcze w tej chwili na gołębniku rozpłodowym z niego. No ale wnuki i te dzieci no, kapitalnie sobie radzą w lotach. Jest samiczka też oryginalna od Piotra Knapa, z której też są i dzieci, i wnuki. No i jeden gołąb jest od spółki Bosman Lekens. Gołąb 8-letni już w tej chwili, ale no wydał no też bardzo fajne gołąbki już i czołowe lotniki oddziału okręgu. Także na nich się oparliśmy, na tych gołębiach i wszystko, co przyjeżdża, no to jest skrzyżowane na te gołębie. Nie? Powiedziałeś właśnie, że ten gołąb, z którego macie 10 dzieci, czyli rozumiem, że jak te 4 gołębie na rozpłodzie są podstawowymi, to staracie się tą rodzinę rozhodować do jakiejś ilości dzieci. Dokładnie, że trafiają dzieci z gołębnika lotowego po tych paru latach z tych gołębi, ale także późne gołębie, które nie uczestniczyły w lotach, zostały typowo wychowane, żeby zostały do tego rozpłodu, żeby ta krew została w tym gołębniku. I dlatego mówię, z tych gołębi jest, no większość gołębi, no 50% to jest na tych 4 gołębiach można, że jest oparty ten nasz rozpłód. I to, co sprowadzamy, krzyżujemy, bo nie bawimy się w żadne tam pokrewieństwa, ten wszystko idzie w krzyżówki, bo to jest według mnie najlepsze gołębie są do latania z krzyżówek. Są mocniejsze. I oduczyliśmy się chowania w rodzinie. Ja zawsze mówię, że w rodzinie to się nie chowa gołębi, bo są słabsze i nie ma o czym gadać. Jak mi ktoś mówi, że one będą na lotach dobre, ja jeszcze przerobię. No są przypadki, nie, no ale u nas jednak się ta krzyżówka tam gdzieś tam sprawdza. Sprawdza. Zawsze świeża krew i to jest mocniejsze wszystko i zdrowsze i mniej podatne na choroby i tak dalej, nie? No właśnie, a generalnie taki lotnik musi jednak wykazać się powiedzmy żelaznym zdrowiem. No to jest 15 tygodni jednak, czy tam 14 tygodni, jeśli on ma być chorowity, no to nie będzie z tego lotnika, nie? Że to będzie problem, bo też w sezonie nie będziesz ich faszerował tą chemią, tym wszystkim, bo
Bo to nie ma takiego, bo to jednak goł ma jedną tą wątrobę, on musi mieć sam w sobie te zdrowie w głowie i siłę, także... Tak jest i też powiedzmy, no sam z siebie musi jakby tą odporność jako taką... Mieć. No gołębie idą do kabiny, no tak wiadomo, jest, różne gołębie są w kabinie, tak? Dokładnie, a teraz wspomnę o takim temacie, rozwiniecie go trochę, bo... Trochę lotników z waszej hodowli fajnych już było, naprawdę takich gołębi, które na komplecie konkursów czy 15 na 15. Mieliście też samicę najlepszą w Polsce w Wyczynie. W Wyczynie w 2022 roku na wystawie ogólnopolskiej. Dokładnie. W Katowicach, ale też mówię, z tej samicy matka 11 w Polsce C dwa lata temu. Mieliśmy najlepszą tą samicę roczną w kraju w konkursie redakcji hodowca. No, tam dwa razy w trójce zespołu lotników, czyli całe drużyny. No tych... właśnie, do tego też zmierzałem, że zespół lotników to jest też taka kategoria, która świadczy jakby o całym gołębniku, no bo to jest ilość konkursów na przestrzeni całego sezonu. Sezonu, dokładnie, dokładnie. Także tych gołębi udało wam się sporo takich wyhodować i cały czas właśnie na tej metodzie suchego wdowieństwa. Dokładnie tak. 15 lotów, generalnie... chyba sporo takich, można powiedzieć, teorii pewnie nie, jakby nie potwierdzicie, no bo też często jest tak, że hodowcy mówią, że przy suchym wdowieństwie gołębie, załóżmy, nie wytrzymują całego sezonu, bo na początku są szykowane bardzo mocno. Znaczy, ja ci powiem, Radku, że u nas to jakby jest przeciwieństwo tego. Gołębie się zaczynają z każdym lotem rozkręcać. A te ostatnie 5-6 lotów to jest apogeum ich formy. Wtedy one do... Wtedy właśnie tak się dopiero, sukces. Tak, dlatego i może przez to te loty kategorii C i M jakby najlepiej wychodzą. To nie? Może przeanalizujemy sobie, jak to wygląda, jak wygląda przygotowanie gołębi do sezonu pod taką metodę na suchym wdowieństwie, tak. Czyli teoretycznie kiedy gołębie w ogóle są łączone i jak ten okres do lotów wygląda? O, gołębie są łączone nie tak jak w większości hodowli, które lotują, że dwa razy znoszą jajka, tam po 10 dniach wyrzucają, później mają przerwę. U nas te gołębie są łączone na początku, około 10 marca właściwie, jak loty zaczynamy około 25, tylko raz. To dosyć późno. Późno. Siedzą na tych jajkach, aż zejdą. Aha. W tym czasie już są te gołębie na te pierwsze wywózki, jakieś krótkie, wywożone. I to tak celujemy, żeby te półtora do dwóch tygodni przed lotami one były już rozdzielone. Wtedy już na wdowieństwo. W ten sposób. Czyli generalnie one są nieprzemęczone. No nie, no bo jak gołąb ma latać, no to musi... Dlatego mówię, jest suche, bo on ma latać. A po to jest rozpłód, ich rola jest taka, że mają wychować pokolenie, które będzie latać. No. Tak jest, czyli generalnie powiedzmy, dajecie im te jajka odchować. Tu też na pewno macie w jakimś stopniu sprawę ułatwioną, no bo tak. Nie chowają młodych, więc ten gołąb nie jest obciążony. Na pewno jest ta jego odporność na trochę wyższym poziomie, no bo jednak jak chowa młode, to... Stres robi swoje. Dokładnie. No i też wiadomo, wykarmić dwa młode, no to no jednak... No i też się wiąże z tym, że tak, zaraz infekcja. Trzeba kurację jakieś tam robić przy tym, bo to no jednak właśnie. Przy odchowie dlatego, młodych się zaczyna, nie? Cały ten cykl. Do tego tematu zmierzam. Czy w ogóle jakieś kuracje u was mają miejsce przed sezonem znaczy, lotowym? Przed sezonem u nas lotowym tylko jest kuracja 5-dniowa na żółty guzek i to jest wszystko, co praktycznie robimy. Ale to na jajkach wtedy, czy...? No, w czasie jajek. W czasie jajek, a te gołębie, jeśli się nic nie dzieje, ochoczo trenują, no to nie ma sensu darmo tego faszerować chemią, bo to do niczego dobrego nie prowadzi, nie? Wiem. A wspomniałeś, że wywózki pierwsze już wtedy, jak one tam na jajkach są? Tak, ale to są króciutkie wywózki, tam do 10 km na przykład pierwsza wywózka. Także one, żeby z początku, bo te gołębie po całym okresie tej zimy, jak są zamknięte, muszą mieć troszkę więcej tego czasu, żeby się rozlatały. Czyli nie oblatujecie w zimę gołębi? Nie, znaczy... Powiem tak, do tej pory żeśmy nie oblatywali kompletnie tych gołębi, bo drapieżnik, nie? Ale w tym roku na razie jest pogoda sprzyja i ten to póki co jeszcze te samczyki gdzieś tam sobie co jakiś czas tam wypuścimy, na razie jest spokój, nie? Ale no też może przez to jest, że później jak po tej zimie otwieraliśmy te gołębie gdzieś tam wiosną, one dostawały jakby takiego szwunku do latania, trafiało się co roku parę gołębi, które zarywały skrzydła. Za mocno chyba wchodziły do tego latania, a te mięśnie były zastane, nie? Ale generalnie udało wam się jakoś zdiagnozować ten problem i jest mniej tego, czy... Znaczy, no to będziemy próbować w przyszłym roku, nie? Czy to w tym czyli jest... do tej pory cały czas było... Ale też rozmawiam z hodowcami, no różnymi wiadomo z Polski i ci, co oblatują, nie mają tego problemu.
Czyli myślę, że tu jest gdzieś ten problem. Czyli generalnie to takie, powiedzmy, zimowe zakwasy. Tak, dokładnie, jest. Tak. I na ostro idą. Najgorsze, mówię, jak te gołębie gdzieś często przy oblotach, że one dostaną takiego szwunku, a jeszcze są jakieś wiatry, że one wtedy zapadają na te skrzydełka, nie? Gdzieś tam. Tak jest. Teraz dalej przejdziemy sobie do początku sezonu lotowego. No bo mogłoby się wydawać, że taka metoda, suche wdowieństwo, no to jest perfekcyjna metoda do grania gołębiami na krótkim dystansie. Bo to gołębie rywalizują przeciwko, powiedzmy, niektórym gołębiom, które są albo na obiegówce, tak, albo dopiero odchowały młode. Teoretycznie powinny mieć przewagę tu na pierwszych lotach. Dlatego ja też tak nawiązywałem na początku do tego tematu, że końcówka sezonu może być słabsza. Chciałem trochę też tak podpytać, żebyście może te, i właśnie zaprzeczyli. Te suche wdowieństwo też ma swoje plusy co do tego, że pod koniec sezonu te gołębie są na jednej lotce zrzucone i najczęściej niektóre w ogóle nie mają lotek zrzuconych. A te, na które karmią młode, to jednak te pierzenie się zaczyna. Dokładnie, zaczyna się ten cykl pierzenia i on później już idzie, tak? U nas kończą loty, to mają pióro dwa, a to nie wszystkie. Czyli wytrzymują. Wytrzymują bez problemów, tak jest. Ale generalnie wszystkie gołębie, czy też za obserwowaliście, że na przykład gdzieś gołębie jakieś nowe, sprowadzone, czy... Wszystkie. Powiem ci, Radku, że nie ma tego, żeby któreś się zaczęły nagle pierzyć, nie? Wytrzymują bez problemu i ja nie mam takiego problemu pod koniec sezonu, że nie pójdą na lot, bo nie mają lotek, czy już się pierzą po wierzchu. Nie. Gołębie są na pewnych skrzydłach, mogą rywalizować, więc walczą, nie? Tak jest. A jeśli chodzi o karmienie na te pierwsze loty taką metodą, bo rozumiem, że tutaj w grę też wchodzą wywózki na tych pierwszych lotach. Dokładnie. Więc jak wygląda karmienie w środku tygodnia? I ewentualnie ile tych wywózek w środku tygodnia przed tymi pierwszymi lotami jest? Radku, ja ci powiem tak, przed sezonem to jest gdzieś 7 wywózek. 8, no to jest max i to ta ostatnia tak z granic 60 km. W czasie sezonu wywozimy te gołębie z początku ze dwa razy może i to są też treningi z odległości 30 km, a później nie widzę sensu wozić gołębi dalej jak 30, bo to jak jest to trening, to jest trening motywacyjny, a gołębie muszą, jeśli są zdrowe, są w formie, one bardzo dobrze trenują koło domu, nie? Także... Czyli nacisk jest generalnie na ten trening koło domu. Tak, ale mówię, one latają same z siebie. Nieraz jest tak, że jest wiadomo, że jest dzień taki, że po prostu nie chcą trenować, a ich też do tego nie zmuszam pod koniec sezonu. Także, że nie ma nic na siłę, nie? Na luza już ten. No dokładnie. Generalnie on już raczej jest rozlatany, to już tak. Kwestia, może i ta regeneracja jest nawet ważniejsza czasem niż ten trening. Dokładnie. A jeśli chodzi właśnie o karmienie na te pierwsze loty, no bo bez młodych, bez niczego, moje przypuszczenia to jakaś delikatna karma, lekka. U tych? Powiem ci... U lotowych. U lotowych. Tak. Powiem ci tak, że my ogólnie bazujemy na karmach z firm Wärzelagi i Bayers. Czyli rozumiem na przykład z Wärzelagi. To gdybym, jest. Gdybym miał powiedzieć, jak mi powiesz Wärzelaga Bayers i miałbym powiedzieć pierwsze loty przy swoim wdowieństwie, to pewnie bym założył, że Vandenabele, Gary Plus. Tak, i. Tak, ale też jest Bayersa, są karmy jak Galaxy Sportlight czy coś, one są troszkę bardziej energetyczne. I gdzieś w czwartek mimo wszystko się pojawia, mimo że to jest krótki, to ten Superstar Energy się pojawia, nie? Żeby te gołębie się już przyzwyczajały do dalszego etapu sezonu. Ale generalnie te pierwsze loty tam żadnych jakichś nasion strączkowych nie. No ma. Nie ma co z tym przesadzać, nie? No właśnie, bo taka jest tendencja, że tego grochu pojawia się coraz więcej, ja tak zaobserwowałem. I jaki wy macie stosunek do tego właśnie, bo jeszcze nie wspomnieliśmy o wynikach, ale zaraz sobie porozmawiamy. W tym roku macie bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o maraton. No więc te loty, gdzie już ten gołąb musi z siebie dać sporo, pokazać też ich charakter i przygotowanie, czyli hodowca musi się wykazać. Ale no mówię, te same gołębie w tym samym czasie i z tych krótkich lotów też sobie świetnie radziły, nie? Także myślę, że to jest taki cykl cały czas przygotowań, że też nie mieszamy tak tą karmą, że nagle jak jest krótki rok, to lot, to one cały tydzień nie dostaną strączkowego czy tam tego. Przychodzi czwartek czy ten, to one dostają normalnie tą lotową karmę z tą energetyczną i ten. I u nas też nie ma łyżyczkowania, ten, one są na pełnym karmniku. Te gołębie dostają karmę i to, co zostaje, my tam za pół godziny, za godzinę po prostu zbieramy, nie? Ale na pełnym karmniku, bo właśnie zawsze mnie zastanawia to karmienie, bo pełny karmnik, no to tak wydaje się najprostsza metoda. Tak, Radku, ale to też działa tak, jak żeśmy rozmawiali, że gołąb jak balon, tak? Z początku tygodnia dasz mniej tej karmy, dasz lżejszą tą karmę, żeby on ten apetyt miał pod koniec tygodnia.
I wtedy go dobijesz, tak? Nie tak do końca taki pełny karmi, nie? Bo jednak są takie, ale... powiedzmy, dni, gdzie chcesz ten apetyt wymusić. Wymusić, bo z początku, jak wiadomo, one przychodzą z lotu, u mnie gołębie muszą dobrze dostać zjeść. I wtedy też się pojawia ta 35-składnikowa, ta Variamax z Marimana. To jest, ona też ma w sobie groszek, tak? Czyli na odbudowę tej masy po locie bezpośrednio one wieczorem to jedzą. I one jak się najedzą tego pierwszego dnia, no to na drugi dzień tak niechętnie też jedzą te gołębie i po prostu trzeba je przegłodzić lekko, żeby one z każdym dniem jakby zwiększać im tą dawkę karmy i doprowadzić je do tej formy znowu na niedzielę. O to mi też chodzi, bo tak generalnie takie stwierdzenie pełny karmnik to się kojarzy z tym, że one cały czas jedzą ile chcą. Mają to zjedzenie. Jak odchodzą od karmnika, koniec jedzenia, stołówka zabrana. I nie ma już dokładania. Nie ma dokładania. Nie. One mają zjeść ile chcą. Nie zabraniane, myśmy przerobili to, że na łyżeczki i przychodził 8-9 lot i... I tak, i gołębie były bez formy, bez tego i się robił problem. Nie? Czyli tak jakby... Nie wytrzymywały sezonu. Tego łyżeczkowania, jakby nie dało się zbudować tej masy albo formy, później jakby w jeden tydzień. Dokładnie tak. Lotem, dokładnie tak, że jak je zagłodziłeś w jednym tygodniu, to w drugim już tego nie odbudujesz, nie? Że przechodzą te dalsze loty i on nie ma już z czego ruszyć, bo on już... Czyli tak jakby czasem trzeba poświęcić, powiedzmy, ten lot taki, gdzie można by pokarmić na łyżeczki i odbić może nawet lepiej. No, wtedy odbijesz lepiej, ale nie wiadomo, jak to się przełoży za tydzień, jak będzie ciężej, nie? O tym mówię właśnie. Ale tak jak na przykład pan obserwuje karmienie na łyżeczki, a na pełny karmnik, tak, widać różnicę na przykład w oblotach koło domu i tak dalej, że tego nie, inaczej... Nie, ja ci powiem inaczej, że mówią na łyżeczki, bo tyle mu się należy i tak dalej, i tak dalej. Nieprawda. On jak ma na karmiku i że jest jedzenie, on nie je wszystkiego na łeb na szyję. On potrzebuje zjeść to, co mu smakuje. Rozumiem? I tak samo zimową porą, jak mamy już porozłączane i tak dalej, my je karmimy do syta, nie tam, że garstka i koniec, które zjadły, to zjadły. Nie, ja zawsze mówię, że... Koń owsa nie dostanie, to na wiosnę go do pługa nie zapędzisz, nie ma szans. No prosta gadka. Musi zjeść. I on, dobry gołąb, on zje tyle, ile potrzebuje. Nie chce jeść, on nie będzie jadł. Przychodzi, ciak, ciak. Ostatni zlatuje, pierwszy odlatuje. To jest bardzo dobry gołąb. A ten, który napycha się jak garłacz, no to o czym my gadamy? No i wtedy się zaczyna selekcja. Może teraz przejdziemy sobie zaprezentować przynajmniej te cztery gołębie, to znaczy cztery, jeden z tych samców już nie żyje, więc nie pokażemy go. Natomiast te podstawowe właśnie gołębie rozpłodowe. O. Także teraz prezentujemy pierwszego gołębia, samczyka. Tak, jest to gołąbek właśnie, o którym wspominałem, ze spółki hodowlanej Bosman Lekens. Gołąbek, z którego są u nas już bardzo fajne gołąbki, między innymi samica, która reprezentowała córka jego dwukrotnie Okręg Wrocław na wystawie ogólnopolskiej. W jednym roku była w kategorii H, tam z wynikiem 40 z groszem, w drugim roku była z wynikiem 21 w kategorii maraton, zajęła 16 miejsce w kraju. Druga samiczka, która też była reprezentantką okręgu w kategorii H na wystawę ogólnopolską oraz między innymi czwartą lotniczką okręgu w kategorii C. Także mówię, oryginalny gołąb ze spółki Bosman Lekens. Prezentujemy następnego gołąbka z naszej hodowli. Jest to nasz weteran, gołąb już w tej chwili 13-letni. Gołąbek ten był wybitnym lotnikiem. W swoim życiu przeleciał łącznie prawie 21 tysięcy konkursokilometrów. Był trzecim i czwartym lotnikiem okręgu rok po roku, pierwszym i drugim lotnikiem oddziału. Chyba może... Reprezentował okręg na wystawie ogólnopolskiej w kategorii wyczyn. I po czym, po sześciu bodajże latach latania, zszedł do rozpłodu. Mamy z niego naście dzieci w rozpłodzie na gołębniku lotowym, w tym jego córka jako roczna zrobiła 14 konkursów i została najlepszym lotnikiem rocznym Polski według konkursu redakcji hodowca w 2017 roku. Chyba takich gołębi hodowcy zawsze szukają, żeby leciał i wydawał. Dokładnie tak. Ale takiego trafić, no... Trzeba sobie uchować. Trzeba sobie uchować, no, dobrze pan powiedział. Jeszcze pokażemy go. Bo on nam się nie chce prezentować, odwraca głowę, chyba chce do gołębnika już. No, dokładnie. W wolierze, że jest zgłupiał, bo na powietrzu jest. No właśnie.
Prezentujemy kolejną samicę, ona trochę upasiona, to więc sapie. Jest to gołąb już w tej chwili 11-letni. Jest to podstawa naszego gołębnika rozpłodowego. Gołąbek ten nie był lotowany, został przeznaczony do rozpłodu bezpośrednio. To jest z gołębi Piotrka Knapa i w połączeniu na tego gołąbka od Michaluka. I tak, ten gołąbek wydał nam już do tej pory 11 samicę Polski w C. Samca 10 lotnika kraju w konkursie redakcji. Czy jest babką tej najlepszej samicy w wyczynie, która była w Katowicach na ogólnopolskiej wystawie. W tej chwili jest też naście dzieci w rozpłodzie i wnuków i ten, także hodowla na tej samicy jest oparta i są to gołębie, które się świetnie spisują zarówno na lotach 100, 200, 500 czy 700 km. Można powiedzieć, że ona w swoim rodowodzie parę wybitnych dzieci ma. Ma, dokładnie. Bezpośrednio parę dzieci z niej i po tych dzieciach też są gołębie, które kapitalnie lecą, czyli nic się nie wzięło z przypadku. I teraz sobie do tej rodziny przejdziemy. Wiemy, dokładnie tak. Jest to córka poprzedniej prezentowanej samiczki w połączeniu na gołębie Szelens. Samiczka ta była 11 lotnikiem w Polsce kategorii C, była również bodajże piątym lotnikiem okręgu w kategorii B. Tam ma no, czołowe konkursy, pierwszy, bodajże drugi. Także w swoim życiu nalatała wiele i wiele radości ten gołąbek nam przysporzył. Tak, i to jest samica z roku? 2014 roku. Tak jest, także już 8-letnia. Dokładnie tak. Ale oprócz tego, że latała, robiła czołowe konkursy, to też w sezonie tam po 9, 10, tam 11 konkursów potrafiła zrobić. Także że to nie jest tak, że zrobiła parę czołowych i koniec. Robiła też, pomogło całej drużynie w wynikach. Szczególnie w tych latach 2016, gdzie te ósme miejsce w Polsce zrobiliśmy w Generalnym Mistrzostwie. Tak jest. Następnym prezentowanym gołąbkiem jest nasza samiczka 8729. Jest wnuczką tej nakrapianej samiczki już prezentowanej. Gołąbek ten był pierwszym lotnikiem oddziału w 2020 roku i czwartym lotnikiem oddziału w 2021. Łącznie tam wylatała 10546 konkursów kilometrów, które dało jej pierwsze miejsce w wyczynie na wystawie ogólnopolskiej w Katowicach. Jako jedyny bodajże gołąbek, który przekroczył na tej wystawie te 10 tysięcy konkursu kilometrów, te ostatnie widocznie sezony były troszkę cięższe. Samiczka ta zrobiła kilkanaście czołowych konkursów, często znajdowała się u nas w zestawieniach, w kategoriach. Też warto zaznaczyć, że samica, którą pokazywaliśmy przed chwilą, to jest jej mama. Tak, to jest jej mama. Samica była 11 w Polsce, ta jest najlepsza w Polsce tyle, że w wyczynie, także mówię, rodzina i rodzina gołębi, które przekazują i lecą, także. Następnym prezentowanym gołąbkiem jest również syn naszej nakrapianej babci. Gołąbek ten był kapitalnym lotnikiem. W jednym roku miał 13 konkursów, był 10 lotnikiem Polski w konkursie redakcji, 4 lotnikiem okręgu w kategorii C. Gołąbek z jednej 500-ki bodajże siadał z 15-minutowym wyprzedzeniem nad dwoma oddziałami, także zrobił kapitalną robotę. Dodam tylko, że w rozpłodzie również się okazuje kapitalnym gołębiem, bo jego dzieci są także najlepszymi lotnikami oddziału. W tym roku na przykład syn jest pierwszym lotnikiem oddziału, a piątym okręgu. I był ten gołąbek w parowaniu na te gołębie z naszego tego 907, tego na centka od Piotrka Knapa, z którego mamy też podstawę rozpłodową tych gołębi. Zresztą tak jak z Radkiem rozmawialiśmy, w drużyna do maratonu to się składa z trzech gołębi dzieci tego centka. Wnuków, tak jest. Także wnuki, wszystko to jest wnuki i dodam tylko, że ten centek był parowany z każdą inną samicą, także on co roku z różnymi gołębiami dawał gołębie, które nam robiły robotę i to czy w rozpłodzie, czy na gołębniku lotowym te gołąbki są. Myślę, że to jest dobry moment teraz, Piotrek, żeby powiedzieć, jaki wynik... Dwa słowa o tym gołąbku mogę powiedzieć. Dobrze. Zginął nam na chyba 8 czy 9 locie, jeszcze jak latał.
I żeśmy z Piotrusiem myśleli, no żeby tylko Werwert wrócił, żeby wrócił. I on idzie na drugą zmianę, na 22 do pracy. Wychodzimy na schody, siedzi na desce. 9:30 wieczorem. I Piotrek stanął tam przy barierce, mówi, Werwert, chodź. Przyleciał na barierkę do niego. O kurczę. No, wspaniały go, wspaniały. No to właśnie teraz, Piotrek, jest moment, żeby powiedzieć o wyniku w maratonie, bo... Znaczy, no tak, ten maraton to nam najlepiej wyszedł. Jest tam jakiś tam, może niedosyt, wynik byłby lepszy, czy tam nie lepszy. Jest 33,11 bodajże koeficjent do mistrzostw Polski, a 28,43 do mistrzostw okręgu, bo tam jeden gołąb się zmienia, który mógł wejść do mistrzostw okręgu, a nie mógł wejść do mistrzostw Polski. I co ciekawe, najlepszy. Znaczy, to nie był najlepszy, to był drugi wybór. Drugi wybór był, drugi także. Wybór. Drugi wybór. No, tak, ale, no, ale trudno. Generalnie wynik naprawdę bardzo fajny. Za chwilę sobie resztę wyników z tego roku i najlepszych ostatnich lat uzupełnimy, natomiast teraz jeszcze jednego gołębia zaprezentujemy. Dokładnie. Następnym prezentowanym gołąbkiem jest bezpośrednio syn tego 907. Jest on najbardziej jakby podobny do ojca, tak żeby pokazać hodowcom, jak ten gołąbek wyglądał. Też był umaszczenia taki brudny, siwy. Na takim jasnym oku jest to, mówię, bezpośrednio od Piotka Knapa z gołębi Vandenabele. I te gołąbki są podstawą naszego praktycznie gołębnika lotowego. Córka jego w tym roku do maratonu 2,54 koeficjent. Także trzy czołowe konkursy na skalę okręgu. I co warto wspomnieć, jego braci na gołębniku rozpłodowym trochę macie. Braci i sióstr, no jest 11 gdzieś około. 5 chyba samców i 4 samic. No mówię, jest tam 9. Wnuki, no. Wnuki, to już jest jego syn. To jest jego syn. A syn tego, co teraz prezentujemy? Tego, co prezentujemy, tak, dokładnie. A wnuk tego 907, nie? I po nim dzieci latają. On nie był w życiu na dach. No i tutaj w tym gołębiu są, oprócz tego, że jest ta krew 907, no to jest też krew tych nakrapianych tej babci, także... W drugiej linii. Dokładnie tak, nie pada daleko jabłko diabłoni. Także teraz przeszliśmy już do gołębników lotowych. Na górę do gołębników lotowych, bo gołębnik lotowy macie też jeszcze na dole wolno stojący. Tak, mamy ten gołębnik jeszcze tak zwany ogrodowy i ten, który mówią, że niby murowany to zimniejsze, ale nie ma to się nijak z prawdą. A generalnie jakaś różnica jest? Nie. Może na pierwszych lotach ci... Tam może z tego... Ale później jak jest gorąc fest, to... Nawet lżej i lepiej tutaj. Tak wygląda gołębnik w środku. Jak widać, no... Wysprzątane... I jak rozmawialiśmy, sprzątacie codziennie. O czym chciałbym też chwilę porozmawiać. Dokładnie, staramy się sprzątać codziennie, bo mówię, przebywając z gołębiami, one też łapią więź z hodowcą. One się nas nie boją, z nami przebywają, także i myślę, że to też ma później znaczenie przy lataniu gołębiami, że one też lecą nie tylko do tej półki, samicy, ale również też do tego hodowcy. Tak jest, zresztą jak tylko wszedłem na podwórko, to pierwsze co, jak podszedłeś pod wolierę, to zaraz gdzieś szukały samice. Tak, samice szukają, tak, to dokładnie. Jeszcze, jeśli powiem, jeśli tam mamy takiego pstrego samczyka, to też szelensu, to jest ten. Stary rodny. On już jest niepłodny samiec, ale go nie zlikwidujemy, bo bardzo dobry lotnik był z niego. I jak obloty robimy, one latają i on siedzi na dachu, nie? Bo mało lata teraz, 2-3 kółka i ląduje zaraz, nie? Ale jak siedzi na dachu, ja idę do góry, to mówię, chodź Asterix, chodź, pójdziesz pierwszy jeść. To z dachu zlatuje na ramię, po schodach ze mną chodzi, żeby pierwszy tak. Do góry. O proszę. Jeszcze jak był lotnikiem, to też tak robił, także... Jest tak... Ale generalnie to też... No bo jedno to jest jakby więź z hodowcą, ale niektórych gołębi się nie da tego nauczyć. Nie, ale nasze gołębie z natury są takie spokojne, tak. Spokojniejsze. No właśnie. I to są gołębie, które no... Zresztą to widać bardzo szybko tutaj, się oswajają, nie? My, my teraz we trzech tu w gołębniku jesteśmy, a one się za bardzo nie boją. Ani nie ma, powiedzmy, jakiegoś latania, rzucania się po tym gołębniku, tylko naprawdę gołębie spokojne. Czyli rozumiem, że w czasie dnia, tak jakby w tygodniu lotowym, te drzwi tutaj są zamknięte, tak. Gołębie siedzą... Za kratką jakby. Korytarz jest i te gołębie nie wychodzą. W ostatnich latach jedynie co zmienialiśmy w tym gołębniku, to że dostawiliśmy te okienka
i młode nam chodziły po dachu i te samce leciały dużo gorzej od samic. Szukaliśmy przyczyny. Szukali, i tak myślimy, że to była główną przyczyną, bo te samce teraz w tygodniu, jak wejdzie się do gębnika, to one leżą, odpoczywają. Przedtem był cały czas szum i te samce zaczęły w tym roku lecieć. Zaczęły dorównywać samicom, także. Gdzie była duża różnica, że na pierwszych 20 lotników było 17 samic i gdzieś tam pod koniec 3 samce, to teraz jest pół na pół. To na pewno jest fajna ciekawostka, no bo jednak ten samiec w ciągu dnia, jeśli on tam za tymi młodymi samicami... Dokładnie, on za gołębiami go widzi i on już ten... To one już się buzują po prostu, nie? Że coś się dzieje, a one są zamknięte, tak? Tak jest. W dachu macie też jeszcze świetliki. Świetliki to jakby no, wentylacyjne, bo to tak samo, tak samo twierdzi, one są uchylne do góry. Lato są otwarte, także wiesz, cały bo ten... Żadnych innych kominów tu nie mamy, nie? Tylko to jest jedyny ten. Tak jest, czyli generalnie gołębie lotowe samce przebywają sobie cały dzień na tym gołębniku, a wdowy tutaj macie? Wdowy są w środku. Obok. W środku i... Dobra, Radku, niech one sobie tam przechodzą, nie zwracaj uwagi. Teraz są gołębie, które idą na aukcję, nie? Między tak, na ten moment tutaj są, ale generalnie to jest gołębnik wdów. Wdówek, wdów, tak, to są tak. Gołębnik wdów, dokładnie. Siedzi tutaj 50 wdówek. I... Mały gołębniczek, nie mamy problemu z parowaniem wdów. Niektórzy no właśnie. Mówią, suche wdowieństwo, samice się będą parować. No właśnie dlatego chciałem... Powiem ci, Radku, były pojedyncze jednostki, jakby to były takie... Mieliśmy taką rodzinę gołębi, które miały tendencję do parowania, ale to zarówno jak chowały młode i później jak już nie chowały, dalej się parowały i po prostu jej rodziny już nie ma. Nie ma. Czyli bo to kwestia nie, gołębi już. Dokładnie tak, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby gołębie mi rządziły w gołębniku, bo ja też pracuję na 3 zmiany. Nie mam czasu też tu siedzieć i ich pilnować cały czas. Nie? Oczywiście, tak jest. Gołębie się musiały dostosować. Tak, dokładnie tak. Jak to mówią, gołębie trzeba dobrać do metody, tak? Metodę do gołębi, o tak. Tak, no bo właśnie często się jakby słyszy albo gdzieś widzi takie rozwiązania, że hodowcy albo zakładają kraty jakieś na podłogę szerokie, załóżmy. Tu były, przedtem tu były ruszta, nie? Pod spodem, pod płytami są ruszta, nie? Aha, a teraz jest pełna podłoga. Teraz jest pełna podłoga z tego względu właśnie, że sprzątamy sobie i ten kał jakby nie zalega pod spodem, że myślę, że to też źle wpływa na te gołębie, jak to za dużo tam leży. Tu nie było dużo, tam było, nie wiem, z 15 cm, było za nisko chyba dla tych rusztów, nie? A te płyty podpatrzone zresztą u Ciebie na filmie zrobiły fajną robotę, poprawiły taki klimat w gołębniku i mimo, że gołębie leciały i teraz też lecą super, ale myślę, że jest, wyszło im to na plus, nie? Na plus, tak jest. No także takie małe rzeczy, powiedzmy, czasem w hodowli trzeba jeszcze usprawnić. Dotknąć coś, no bo jak ja to mówię, odkąd dotknąć. Weszliśmy do gołębnika, to tak, najpierw okno u samców, gdzie no, rzeczywiście mogło to mieć spory wpływ. Miało. Teraz znowu te płyty tu na podłodze. Każdy szuka, Radku, no każdy, który chce latać, chce poprawiać swoje ten jakby wyniki, tak, chce podnieść poziom, no to musi coś szukać, tak? Właśnie zmierzam do tego, że hodowla to nie jest... Powiedzmy... Jeden rok jestem mistrzem i wiem wszystko najlepiej, nie tak nie, to nie działa. Nie tędy droga, to nie takie hopy. I jeszcze mamy jeden gołębnik. Też sam tu w lotniku. Tylko, że tu jest bez korytarza, nie? Tak. Tutaj są jeszcze samce. O, tutaj już inny rozstaw cel. Są cele na tylnej ścianie i są cele też tu, na tej, na której się wchodzi. Dokładnie, są ramki łamane, nie? Przód, tył, nie? Tak, tak. I generalnie widzicie jakąś różnicę w porównaniu między tym gołębnikiem a tamtym? Nie, nie, nie ma. Lecą tak samo. Tak jest. Ale powiem ci, że z tego co zaobserwowałem, że przy tym układzie lepiej gołębie pilnują tych płyt. Nie wiem czemu. No właśnie, o to też chciałem pytać, bo nie, czasem jest tak, że hodowcy... Zauważ, że u nas nie ma żadnego siodełka, gdzie są cele. Nie ma prawa być siodełka, bo jak ale będzie siodełko, to już jest problem. Mówię, te cele lepiej pilnują, jakby szybciej je też obierają i nie wiem, wydaje mi się, że są lepsze jak tamte. Właśnie czasem też hodowcy na przykład ustawiają naprzeciwko siebie cele, żeby te samce motywować. Ale to też do motywacji, dokładnie. Do motywacji, tak, ale to... Ale no to po części też gdzieś tam mają, nie? No właśnie. Cały gołębnik swój, robią co chcą. Tu okna po to, żeśmy zrobili, jak Piotr powiedział, żeby nie było problemu, wiesz, z tymi... Bo najgorzej jak młode chodziły, to ten tutaj... Nakrapiany to pierwszy lotnik oddziału, ten co ucieka. Ten najbardziej rozpierzony. Najbardziej rozpierzony, bo rozumiem, że jeszcze chował coś. Chował, tak, dokładnie. Jako ostatniemu praktycznie został zabrany ten młody, dlatego jeszcze jest najbardziej rozpierzony i to jest syn tego gołąbka, którego prezentowaliśmy wcześniej, nakrapianego,
On był w tym roku pierwszym lotnikiem oddziału, piątym lotnikiem okręgu, jest także w drużynie do maratonu. No i tutaj mamy taki naoczny przykład tego, że Gołąb ten z 06 roku rzeczywiście był niezłym rozpodowcem, bo lotnik jest jego prawnukiem już. Prawnukiem, tak? Dokładnie, ale to mówię, że nie wiem, czy drugiego takiego gołębia gdzieś się trafi, nie? Także teraz idziemy na dół. Jeszcze pokażę ci rocznego tego samczyka, co u nas tak wybitnie leciał w tym roku. A to nie tutaj, tam. Tamtym gołębiu. Także teraz prezentujemy tego roczniaka, który w tym sezonie bardzo dobrze leciał. Tak. Kilka słów o nim, o jego wynikach. Ten samczyk jest w połączeniu gołębi Vandenabelle od Piotrusia Knapa. Matka jego pochodzi z hodowli świętej pamięci Rafała Sitarza. Bezpośrednio tam Rafał miał tego gołąbka od Krzysia Kusia. Gołąbek ten jako gołąb roczny w tym roku zrobił na oddział pierwszy, drugi, bodajże ósmy, jedenasty konkurs. Łącznie tam miał 6 konkursów w 27 na oddział, na 10 wkładań 8 konkursów, tam 22 koeficjent w G będzie miał, także dosyć taki przyzwoity wynik. Bardzo dobry wynik. Podam tylko, powiem jeszcze, że jako ma 8,57 do A kategorii, a jego brat z gniazda ma około 15 do A kategorii, nie? Jeszcze go pokażemy. Zaprezentujemy jeszcze jednego gołąbka. Nasza jedna z największych pociek z ostatnich dwóch sezonów. Gołąbek ten w zeszłym roku był 12 lotnikiem Polski kategorii H, 3 lotnikiem Polski konkursu redakcji w kategorii Allrund. Jest to wnuk tego gołąbka 907 z tych gołębi Vandenabelle. W tym roku ten gołąbek dorobił znowu 9 konkursów, między innymi drugi na oddział z 300, drugi na oddział z 500. Także też ma tam coś polatane w kategorii B za 2 lata. Możliwe, że gdzieś się tam załapie na wystawę ogólnopolską. Wynik do kategorii B ma? Około 40. To bardzo dobry wynik. Tak, biorąc pod uwagę, że tych lotów jest w ostatnim czasie mniej, no to myślę, że bardzo fajnie, nie? Także jest bardzo... To jest teraz 4-letni. Tak, 4-letni i tak jak mówiłem, najlepsze lotniki nasze trafiają do rozpłodu, tak samo on już zakończył karierę lotową na tym sezonie. Będziemy z niego próbować chować. Także teraz przyszliśmy do gołębnika już ogrodowego, też gołębnik lotowy. Jeśli chodzi o cele podobne, w zasadzie to tak jest samo jak na górze. W ogóle miks, bo to są... A, no rzeczywiście, bo tutaj jeszcze nie zauważyłem, po lewej stronie są obracane. Jak widać, samczyki się porozkładały. Tak, samce młode już po sezonie są przeniesione na gołębniki lotowe, jak widać. No właśnie. Zajmują sobie półki. Ale dopuszczasz je normalnie do tych już starych, które tu były, czy...? Tak, dopuszczam ich do tych starych, ale jak któryś stary samiec mi rozrabia i próbuje zajmować inne cele, to po prostu go zabieram do przedziału takiego, żeby on nie tam ma siodełku. Jego cele zamykasz, a dokładnie. Później... Jak samiec już zajmie sobie półkę, to wtedy mu... go wracam, nie? Żeby on nie wyganiał mi tych gołębi, bo ten młody się szybko zrazi, nie? A to też nie chodzi o to, żeby on się bał wejść do celi, nie? Dokładnie, a jeśli chodzi tak w tym gołębniku, ile gołębi przebywa tak do lotu? W tej chwili tu będzie 25 par, 50 gołębi na całym tym gołębniku, obok jest gołębnik wdów, tu jest gołębnik wdowców, nie? Ale większość, tak jak widać po obrączkach, są to gołębie młode. Mówię, młode. Stare są jednak mocniej selekcjonowane. Młodym dajemy tą szansę i niech walczą, niech lecą. No. Kosz pokaże, także kosz najlepszym selekcjonerem. Cały czas mówię tak i tak będzie, nie? Dokładnie. Teraz w tym okresie pierzeniowym, no bo tak patrząc po gołębiach, już są niektóre praktycznie na końcówce pierzenia. I to gołębie, które były na lotach, nie? Ewentualnie tak, generalnie, ale one tu pokrywę mają po sobie spierzoną w większości. Rozumiem, że to były gołębie przyciemniane, młode. Tak, ale one już praktycznie drugi raz się kończą pierzyć, nie? No właśnie, i teraz chciałbym się dowiedzieć, jak z tymi gołębiami przyciemnianymi właśnie postępować w tym okresie pierzenia, żeby one dobrze się wypierzyły. Radku, ogólnie u nas przyciemnianie młodych wygląda tak, że one są przyciemniane od jakby od dnia odsadzenia do gdzieś tam około połowy czerwca. Później od początku sierpnia są doświetlane. Kończy się sezon, kończy się doświetlanie. Wystarczy je zamknąć na parę dni, one się tak sypią wtedy niemiłosiernie. No, że one z natura chyba je po prostu. Tak samo jak zaczynasz zaciemniać, młode jeszcze piszczą, a sypią się po głowach.
Tak samo jest po sezonie. Przestajesz doświetlać, skracasz dzień, one się zaczynają pierzyć, nie? Tak jest, czyli powiedzmy, jak są takie stwierdzenia, że później gołębie przyciemniane nie lecą, u was nie. Się to nie sprawdza. Nie, od 3 lat bawimy się tymi przyciemnianymi młodymi. Powiem tak, że są, mamy straty znikome, młode lecą kapitalnie, jako roczne lecą tak samo, dobrze i dwuletnie i dalej. Nieprawdą jest to, że te gołębie później nie lecą. Jedyna różnica jest taka może, że my te młode zaciemniane mamy, ale są to młode odsadzane koniec marca, początek kwietnia. To nie są młode zimowe. Czyli trochę późniejsze. To są późniejsze młode zaciemniane, ale też one się pierzą po sobie i tam no różnie. Nie, są młode, które zrzucą 4 lotki, są młode, które zrzucą 2, 1 lub wcale nawet też są takie młode. Nie? Ale one spokojnie do tego grudnia, do stycznia się zdążą wypełnić. Znaczy obok gołębnika samców mamy przedział dla wdów. Teraz akurat tutaj znajdują się nie lotowe wdowy, a rozpłodowe samice. I generalnie też gołębnik na pełnej podłodze, siodełka. I tak jak mówiłeś, problemu z parowaniem nie ma. Samice jeszcze w czasie sezonu korzystają sobie z wolierki, nie? Samce są zamknięte na korytarzu, a te... Tak jest, czyli rozumiem, że Piotrek, tutaj ta woliera po twojej prawej ręce to jest woliera, gdzie samice sobie przesiadują cały dzień? Tak, dokładnie. Są zamykane, czy mają dostęp do gołębnika? Mają normalnie dostęp do gołębnika, swobodnie się poruszają, ale samców na tej wolierze nigdy nie ma. One są zamknięte jakby za korytarzem, także ich nie ma ani na klapie, że te gołębie się nie widzą, nie? Tak jest. No, bo samce mogłyby wtedy, no, tak jak do, przykład by było tego u góry. U góry, dokładnie. Ale to też właśnie po części to nam dał ten gołębnik do zrozumienia, bo stąd właśnie był ten niebieski, którego prezentowaliśmy. On leciał z tego gołębnika. Dlaczego z tego gołębnika samce mogły lecieć, a tam nie? I dopiero Piotrek doszedł do tego, mój tato, trzeba zasłonić. I zasłoniliśmy tamte okna. I to wyszło na... Także każdy gdzieś tam próbuje sobie każdy zmienia, buduje i tak powinno być, że trzeba się tym bawić, próbować nowych rzeczy i zawsze coś wyciągnie. Nie zostać z tyłu, bo zostaniesz z tyłu, to już nie dogonisz. Dokładnie. To teraz może przedstawimy sobie jeszcze 4 gołębie z maratonu. Mówię 4 z drużyny. No bo też zaprezentujemy gołębia, który był spoza... 50. Dokładnie. Pokażemy, zaprezentujemy całą drużynę naszą z maratonu. Wyjątkowo nie będą to 3 gołębie, będą to 4 gołębie. Bo tak jak wspominaliśmy, do mistrzostw okręgu jest to wynik 28-43, do mistrzostw Polski 33-11. I tak pokażemy tego gołąbka. Najpierw zaczniemy może od tego środkowego, jest to samiczka. Wnuczka tego 907. Samica, która jest w tej chwili 5-letnim gołębiem, co roku wiele czołowych konkursów. Między innymi ma bodajże 2 albo 3 jedynki już w swoim życiu na oddział nalatane, a w tym roku sobie upatrzyła maratony, zrobiła tam wynik 11 z groszem. Wszystkie oczywiście konkursy do maratonu liczymy z list okręgowych. Następnym gołąbkiem jest gołąb, który jakby miał najwięcej w tym maratonie, ale nie miał też źle, bo tam koeficjent koło 18 bodajże 90. Jest to samiec, który jest w tym roku pierwszym lotnikiem oddziału, 5. lotnikiem okręgu, jest w drużynie w maratonie. Jest to wnuk tego 907 centka, a także syn tego prezentowanego, nakrapianego samca z rodziny tej babci naszej. Także... Połączenie tych dwóch linii równa się kapitalny lotnik u nas. Powiem tylko, że jego siostra z gniazda była 3. lotniczką oddziału dorosłą bodajże w zeszłym roku i 3. lotniczką roczną w 2019 roku. Cała rodzina. Cała rodzina super lotników. A czy ten gołąb też do rozpłodu już będzie przeznaczony? Nie, ten gołąb jeszcze, on w ogóle w tym roku był w połączeniu od 3 lat, jest z tą samicą, którą za chwilę zaprezentujemy, która ma koeficjent 2,54 i przez to jest taki rozpierzony, bo jeszcze były chowane te dwa młodziaki, które się tam u Radka pojawią gdzieś tam na aukcji i on jeszcze będzie latał i ta samica również jeszcze będzie latała, jest to 3-letni gołąb. Następną prezentowanym gołąbkiem jest nasza najlepsza samiczka z maratonu z tego roku. Gołąbek ten uzyskał wynik 2,54.
ogólnie była druga na okręg na 6700 bodajże gołębi, 19 na okręg na 8500 gołębi i tam koło 80 któregoś miejsca trzeciego maratonu, który już nie był liczony, na okręg na 4000 gołębi. Wywodzi się ten gołąbek, ojciec to jest gołąbek zresztą prezentowany już wcześniej, syn tego 907. Ten niebieski. Ten niebieski, najbardziej podobny do Centka, a jej matka, tylko to co mówiłem, że przeznaczamy lotniki do rozpłodu. Jej matka jako roczna miała 12 konkursów i była czwartą lotniczką Polski konkursu redakcji. Jako czteroletni gołąb zrobiła 15 na 15 i znowu była czwartą lotniczką konkursu redakcji hodowca. W sumie w 4 lata miała zrobione 53 konkursy. Także mówię, przypadku raczej nie ma, skoro jest rodzina, która lata. Tutaj oczywiście ta samica różni się na ten moment wyglądem od pozostałych, no bo jest rozpierzona, natomiast ja ją miałem tak, w ręce i mogę potwierdzić, że naprawdę bardzo fajna samica ułożona. Ale no jak, tak jak mówiłeś, jeszcze chowała młodego, więc dopiero teraz się rozpierza. Dokładnie tak, ona goni czas teraz, te dwa tygodnie robią różnicę na chwilę obecną. I ostatnim prezentowanym gołąbkiem jest czwarty gołąbek z maratonu, który nie wszedł do drużyny, do Mistrzostw Polski, ale jest w drużynie do Mistrzostwa Okręgu. Samiczka ta super się spisała na lotach 500+, bo w maratonie tam miała coś bodajże około 11-12 koeficjent, a w kategorii C ma około 20 tam paru, także bardzo fajnie siadała, bo też była tam 20 bodajże trzecia na okręg na 8500 gołębi i tam koło 50 była na 6500, także no super. Wywodzi się z gołębi, ojciec jest oryginalnego samiec od Radka Delanowskiego, a matka jest z gołębi Piotra Knapa, z gołębi Vandenabele, także. No i co najciekawsze, tak jak właśnie powiedzieć, go spoza 50. Spoza 50 tam. Trochę szczęścia brakło, ale mówię, z Radkiem rozmawiałem. Był taki, że samiczka leciała super jako młoda, jako roczna 3 razy fajnie szczeliła, się przywiesiła i tak nie zaufałem jej do końca, a została przez to, że jest z kapitalnej rozdzieliny, bo są siostry i bracia, którzy no, robią robotę, no, że tak powiem. I się odwdzięczyła. No się odwdzięczyła. Jeszcze będziemy żyć, będziemy widzieć. Także teraz przejdziemy sobie do zaprezentowania 4 gołębi. Oczywiście gołębi na aukcji będzie więcej, natomiast 4 tak przedstawimy gołębie, które będą dostępne. Później powiemy kilka słów na temat tych pozostałych gołębi, które będą dostępne. Piotrek, pierwszy gołąb o numerze. PL0354, 22 rok, 7097. Jest to późniaczek wyhodowany z 2 lotników. Jego ojciec to jest prezentowany gołąb z kategorii M, pierwszy lotnik oddziału, 5 lotnik okręgu. Matka, samica, 2 lotniczka okręgu kategorii M, koeficjent 2,54, najlepsza w drużynie. Jest to w sumie taki trochę mały imbred na tego 907, bo zarówno ojciec, jak i matka pochodzą z dzieci 907. Czyli syn razy córka tego 907. Dokładnie tak. Już nie wspomnę, co mówię, że i matka tej mojej, tej co ma 2,54, 53 konkursy w 4 lata. Ojciec tego samca, też super lotnik, 10 kraju, 4 lotnik okręgu tam w swoim czasie. Także. Czyli można powiedzieć, że u tego gołębia każde pokolenie do tyłu to są lotniki praktycznie. Lotniki, dokładnie. To co o czym rozmawialiśmy, że lotniki to są podstawa na paru gołębi, jak jest oparty na tych rodzinach i są bezpośrednio lotniki rodzicami tych gołębi lub znaczy no rodzicami i gdzieś z braci i sióstr też są bez tych gołębi, ale większość to jest tych bezpośrednio najlepszych naszych lotników, które odłożyliśmy w ostatnich latach. Prezentujemy następnego gołąbka z 2002 roku. Jest to także późny gołąbek nielotowany o numerze 3487. Gołąbek ten wywodzi się z prezentowanych już tu zresztą gołąbków. Jest jego matka 11 lotniczka Polski kategorii C, ta niebieska, czołowa nasza lotniczka. Dodam tylko, że ten oto gołąbek jest pełnym bratem samicy, która była najlepsza w Polsce w kategorii wyczyn na wystawie ogólnopolskiej w 2022 roku.
z tego samego połączenia. Następnym prezentowanym gołąbkiem na aukcję jest gołąbek z połączenia naszych dwóch wybitnych lotników. Ojciec prezentowany na filmie wcześniej. 12 lotnik polskiej kategorii H z 2002 roku z Katowic. Trzeci gołąb polski konkurs redakcji kategorii Allround. A matka jego, jedna z naszych czołowych lotniczek, w tym roku zrobiła 10 konkursów. Jest to połączenie głównie na linię tego 907 naszego centka, co są również te gołąbki z maratonu. Oczywiście ten lotnik w kategorii H w 2022 roku. Był na wystawie w Katowicach, tak. W 2022 roku. Tak, w styczniu teraz. W styczniu, dokładnie tak. Czyli za sezon 21. Dokładnie. Jeszcze numer gołębia podamy, bo nie podaliśmy. 7099. Następnym prezentowanym gołąbkiem jest gołąbek z 2022 roku, 7035, 0354 oddział. Jest to również późny gołąbek, ale to jest taki gołąbek z miesiąca, ja wiem, lipca. I wywodzi się on z prezentowanego już samca od spółki Bosman Lekens. A matką jego jest samiczka, która była córką naszego weterana, tego, co miał blisko 21 tysięcy konkursu kilometrów. I była jego matka bezpośrednio była najlepszym lotnikiem Polski konkursu redakcji hodowca wśród gołębi rocznych samic z 14 konkursami. Ze strony ojca w sumie ten gołąbek będzie rodzeństwem do 16 gołębia polskiej kategorii E, czyli maratonu, a także do czwartej lotniczki okręgu w kategorii C w 2020 roku. Także no, cała rodzina lotników, które się super sprawdzają. Także teraz zaprezentujemy już ostatniego gołębia z tych, które będą na aukcji. Za chwilę kilka słów o reszcie powiemy. Natomiast teraz gołąb o numerze 7031. Tak, jest to gołąbek bezpośrednio z samicy, która zajęła pierwsze miejsce na wystawie ogólnopolskiej w Katowicach w 2022 roku w kategorii wyczyn. Jest wnukiem do 11 lotniczki polskiej kategorii C, prezentowanej zresztą. Ojciec tego młódka jest to super mój gołąb rozpłodowy od kolegi Radka Delanowskiego. I ze strony ojca jest to tak, że siostra będzie do tej samiczki, która była poza 50 do kategorii maraton. Także też rodzina bardzo fajnych lotników. Także teraz kilka słów odnośnie tych gołębi pozostałych, które będą na aukcji. Na aukcji będą głównie gołąbki z naszych najlepszych lotników, tak jak te, które żeśmy prezentowali, a które jeszcze nie zostały pokazane, bo są naprawdę, będą i z tego naszego roczniaka prezentowanego na filmie młódek, będzie to szpak, bo był w połączeniu z samicą szpaczką, która 4 lata u nas kapitalnie leci ta samica i była z nim w parze, także będzie szpaczek z tej pary. Będą młode z tej samicy, która jest w maratonie spoza 50, ona była w połączeniu z samcem, który też siadał drugi na oddział z maratonu w tym roku. Także no, będzie z 16 lotniczki Polski w maratonie, córki tego od Bosman Lekens z tej spółki. No mówię, praktycznie z każdego naszego najlepszego gołębia bezpośrednio będą gołębie na aukcji. Tak jest, będą też gołębie z gołębnika rozpłodowego. Będą. Natomiast ja tylko powiem tyle, że na pewno aukcje będą podzielone. Także będą to aukcje, które pojawią się w najbliższym czasie. Począwszy od pierwszej, na której zapewne znajdą się dzieci najlepszych gołębi lotowych. Tak. No i później będziecie obserwować kolejne gołębie, które będą się pojawiać. Na pewno te gołębie, które Piotrek z tatą przygotował, mogę powiedzieć, że tak jak mówił, że będą z najlepszych lotników, tak są. Tak się umawialiśmy, a jak dawać na aukcję, no to dawać najlepsze. Zresztą mówię, no, zostały na gołębniku wyselekcjonowane linie, które no, lecą te gołębie. Sprawdzają się u mnie, sprawdzają się też u kolegów i no, zostały przygotowane na aukcję. No, ktoś, kto
kupi, na pewno się będzie cieszył, bo będzie miał z tego pożytek. Także. Trzeba zaznaczyć tylko jedno, że te gołębie, które są z gojemnika rozpłodowego, to są w części gołębie z lotników, które no tak są właśnie, zniesione. Tak, tak, wybitnych lotników, bo u mnie w rozpłodzie nie ma lotnika, który zasłużył za wygląd, tylko za wyczyn, za to, co zrobił. To jest dla mnie najważniejsze. Liczy się wynik, a nie tam papier i tak dalej. Nie? Dokładnie. I teraz jeszcze, oczywiście już nam się ściemnia, mamy jeszcze sporo zdjęć do zrobienia, natomiast poruszymy jeszcze dwa tematy. Pierwszym tematem będzie będą wyniki. Wyniki waszej hodowli. Chciałbym, żebyście pokrótce przedstawili wyniki ostatnich lat oraz tego sezonu, bo o tym mało powiedzieliśmy. No wyniki. No co, nie będziemy skracać tych wyników jakby w oddziale, no w ciągu od 2011 roku, jakbyśmy, jak zbudowaliśmy tą hodowlę na gołębiach Piotrka Knapa, jest to około 110 razy misz i wicemisz oddziału, nie licząc żadnych lotników. Jest to około 30-krotny misz i wicemisz okręgu. W tym od 2015 roku, w 15, w 16, w 18 mistrz okręgu w kategorii GMP, gdzie to dało bodajże 7, 5 i 7 przodownik Polski w Generalnym Mistrzostwie Polski. Zrobiliśmy w 2017 roku wicemistrza regionu 5 w maratonie też. W tym roku mamy 33, koeficjent niby piękny, ale jest to tylko pierwszy przodownik regionu 5. Wynik ładny, ale no trudno, ale jest to wicemistrzostwo okręgu. No ale też na pewno to będzie czołowy wynik Polski. Podejrzewam, że czwarty wasz raz, kiedy będziecie w top 10 Polski. No tak. Po tych 3 razy GMP. No, dokładnie tak. Ale oprócz tego mieliśmy jeszcze w konkursie redakcji pierwszą lotniczkę roczną. Mieliśmy trzeciego lotnika w zeszłym roku kategorii Allround, z którego też zresztą gołąbek będzie na aukcji, nawet dwa. Będzie dwa razy zespół lotników, w pierwszej trójce Polski był to drugi, trzeci zespół lotników, drugi był w 2020 roku, czyli 2 lata temu. Także co roku te wyniki są, jakby powielają się i no są, no z roku na rok jest ta praca i są te wyniki, tak? Dokładnie, także no powiedzmy to tak w małym skrócie to podsumowałeś, dokładnie. Ale najważniejsze wyniki waszej hodowli znamy. I teraz ostatni temat w dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć. Odnośnie tego okresu, który teraz mamy w hodowli, czyli okresu pierzenia. Okres pierzenia, jak u was przebiega? Generalnie część gołębi no już praktycznie wypierzona. Część gołębi jeszcze wychowywało trochę później młode. Tak, gołębie rozpłodowe są już praktycznie całkowicie spierzone, bo one są od bodajże początku sierpnia rozdzielone. One miały już 2 miesiące, czas się wypierzyć i są one już popierzone. Natomiast gołębie lotowe się jeszcze pierzą, z tym, że my zawsze kończąc loty młodych po tygodniu rozdzielamy już gołębie, czyli samce młode wędrują na półki, to co jest do usunięcia zostało usunięte już z gołębnika lotowego, w sensie te samce stare, młode sobie już te półki praktycznie obrały już w ciągu tam 3 tygodni, także półki mają, one spokojnie się pierzą, no zapewniamy im kąpiel tam raz, dwa razy w tygodniu. Suplementów nie ma cudów, my w czasie pierzenia jedynie maślanka na karmę, dajemy Gerwit W z olejkiem czosnkowym i z drożdżami, Sedachol raz w tygodniu i no i zakwaszamy wodę tam raz, dwa razy w tygodniu. To jest cała suplementacja w okresie pierzenia i gołębie potrzebują po prostu spokoju, dobrej karmy. I one się na pewno na spokojnie, fajnie wypierzą, nie? Dobrej karmy masz na myśli? Ja powiem tak, jakieś my... typowo pierzeniowej karmy? Nie, my nie stosujemy, nie stosujemy typowo pierzeniowej karmy. My mieszamy sobie jakby grubszą, bo kupujemy rozpłodowo-lotową. Dosypujemy we własnym zakresie rzepak, dosypujemy kukurydzę do tego i trochę, około 30% pszenicy. Pszenica fajnie według mnie wpływa na pierzenie. No tak, zdecydowanie. No i to jest cały u nas okres pierzenia, one tak będą sobie, no praktycznie na początek grudnia one powinny się skończyć pierzyć, ale tak do tego stycznia one są na tej karmie. Później troszkę lżej, żeby je trochę odchudzić, nie? Znaczy odchudzić, no w sensie takiej, żeby można było je zaszczepić w dobrej kondycji, nie? A nie takie, że na półki nie mogą wylecieć. Jak szczepienie jeszcze odbywa się w okresie? No już początek stycznia zazwyczaj, chyba że są popierzone, no to wcześniej, koniec grudnia, nie? Ale tutaj patrzycie też na temperaturę? Patrzymy, tak. Jak nie ma jak są mrozy, no to wiadomo, będziemy to przekładać do tego. Samo te szczepienia u nas to jest obowiązkowo, nie? Co roku są wszystkie gołębie szczepione na parametr. Szczepionkami? My kolumbą zwykłą. Kolumbą zwykłą.
Kolumbą tą dwójką. Kiedyś szczepiliśmy Salmowirem, wiesz, ale od jakiegoś czasu zniechęceni jesteśmy do Salmowiru i Kolumbą szczepimy. Rozumiem. Także na temacie szczepienia dzisiejszy materiał sobie zakończymy. Teraz przejdziemy sobie zrobić zdjęcia gołębi. Natomiast ja chciałbym wam pogratulować kolejnego udanego sezonu, bo naprawdę wynik, czy to w maratonie, czy w oddziale generalnie, lotniki, no to jest wasza zasługa, no gołębi też, ale też duży wkład waszej pracy. No, ogólnie to cała rodzina na to pracuje, to nie jest tak, że my tylko we dwójkę, także i moja mama i ten, każdy kto może w domu to pomaga, bo mówię, my też pracujemy i to nie jest tak, że możemy sobie poświęcić cały dzień na gołębie. Nie? Też widać po gołębiach, że one naprawdę są przyzwyczajone do każdego, bo ja jako osoba z zewnątrz wszedłem do gołębnika, a one w ogóle na mnie nie reagowały. Koło nich przechodzę, one mogę je przesuwać rękami, nic im to nie przeszkadza. Spokojnego, dobrego człowieka czują to, co będą się bały. No, tak sobie to tłumaczmy. Także tym miłym akcentem sobie zakończymy. Wszystkim hodowcom życzymy dobry lot i myślę, że jeszcze kilka tematów odnośnie waszej hodowli w przyszłości będziemy mieli okazję rozwinąć. Zapraszamy zawsze. Także dobry lot. Dobry lot.